Cześć! Witamy w świątecznym wydaniu wiadomości GIT TV. Mamy nadzieję, że znajdziecie chwilkę podczas świątecznych porządków i obejrzycie, co przygotowali nasi reporterzy. Zapraszamy! Sukcesy polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej kobiet inspirują nasze szkolne zawodniczki. Podczas międzyszkolnych zawodów nie dały szans swoim rywalkom. W listopadzie w zespole szkół nr 1 w Szprotawie na hali sportowej odbyły się zawody piłki ręcznej dziewcząt. W tegorocznych międzyszkolnych zawodach udział wzięli uczniowie z naszej szkoły, gimnazjum nr 2 oraz gimnazjum w Wiechlicach. Uczennice z naszej szkoły zajęły pierwsze miejsce. Gratulujemy! Nie trzeba dalekich podróży, aby poznać obyczaje i tradycje innych krajów. Jak co roku w naszym gimnazjum odbył się Dzień Języków Obcych, który przybliżył nam styl życia oraz kulturę zagranicznych sąsiadów. 24 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Języków Obcych. Uczniowie przygotowali słodki poczęstunek dla swoich rówieśników, charakterystyczny dla kuchni wybranych krajów. Okazało się, że Szymon Sobolewski z klasy 3C oraz Antoni Długosz z klasy 2D mają najlepszą wiedzę o różnych krajach świata. Mistrzem zagadek została Roxana Polak z klasy 3A. Konkurs na najciekawsze przebranie wygrali Dominik Danielak z klasy 3B i Jakub Białkowski z klasy 2A. W czasie imprezy uczniowie mogli obejrzeć przygotowane przez uczennice klasy 2B prezentacje multimedialne na temat różnych państw. Młodzież chętnie korzystała z możliwości rozwiązania obcojęzycznych krzyżówek. Impreza pozwoliła przybliżyć uczniom różnorodność kulturową naszych sąsiadów. Harcerze chętnie pomagają innym przez cały rok. Ale przychodzi taki dzień, kiedy sami czekają na zasłużone prezenty. Mikołaj od wielu lat chętnie odwiedza szkolną harcówkę. Siódmego grudnia, jak co roku, piąta drużyna Starszo-Harcerska Słonecznego Szlaku zorganizowała Mikołajki Harcerskie. Tradycja polega na samodzielnym wykonaniu i wręczeniu prezentów. Na tę szczególną zbiórkę przybył Święty Mikołaj oraz harcerze, którzy już opuścili nasze gimnazjum. Podczas spotkania panuje miła i świąteczna atmosfera, a wszyscy czują się jak jedna wielka rodzina. Razem z pozostałymi harcerzami wspominamy sobie dawne czasy i dzielimy się nowymi przeżyciami. Cały świąteczny klimat podtrzymywały dźwięki gitary i własnoręcznie udekorowana harcówka. Trzecia łapka, czwarta łapka, a to jest mój zadek. Lubię miodek, kocham miodek, podbieram go pszczółką. Jedną łapką, drugą łapką, albo ciągnę rurką. Każdy z nas jest artystą, choć nie wszyscy jeszcze odkryli w sobie talent. Swoje zdolności mogli zaprezentować uczniowie, którzy wzięli udział w wernisażu i warsztatach plastycznych w Szprotawskim Domu Kultury. Bo mamy bardzo ciekawą wystawę tutaj na galerii Jacka Knapa z Blenia, który jest rysownikiem. To jest człowiek, który sam uczył się rysować. Nie kończył żadnej Akademii Sztuk Pięknych ani Liceum Plastycznego, a mimo tego jego prace są na bardzo wysokim poziomie. 10 grudnia uczniowie klasy 2B o profilu dziennikarsko-artystycznym wzięli udział w wernisażu prac plastycznych Jacka Knapa w Szprotawskim Domu Kultury. Wystawa grafika artysty była wstępem do głębszej analizy oraz interpretacji tego, co autor chciał wyrazić w swoich dziełach. Po obejrzeniu oryginalnych prac pana Jacka zainspirowana młodzież skorzystała z możliwości tworzenia swoich dzieł, które zaprezentowano w korytarzu galerii. A gdy przebije mnie?
A gdy przebije mnie na wylot spojrzenie, rozkołyszą się dzwony zawieszone wśród filarówki. Roztańczony będę krwawym światłem okres. Teraz słyszycie jeden z wierszy pana Jacka, tak? To przeczytam. Wiersz ma tytuł Prośba. Jeżeli jesteś, przyjdź z wiosną w rytm westchnień rodzącej się ziemi, gdy wiatr szepcze prosto w twarz żyć, żyć, żyć. Jednym gestem uspokój przerażone ptaszysko, co szarpie się w klatce żeber i każdej nocy płacze krwią. Wklep sydrze dłoni, śmiało zamknij piasek dni, popiół nocy, a znów stanie się początek. Przyjdź z wiosną, gdy nakarmiona słońcem zejdziesz obficie, moje wypalone śniegiem oczy przejrzą. Chyba każdy lubi otrzymywać prezenty, zwłaszcza te świąteczne. Jednak z czasem uświadamiamy sobie, że więcej szczęścia wynika z dawania niż otrzymywania. Wiedzą to na pewno ci, którzy przygotowali upominki dla wychowanków domu dziecka. Już od 18 lat uczniowie naszej szkoły odwiedzają przed świętami swoich rówieśników z domu dziecka w Kożuchowie. 11 grudnia uczniowie klas 6 i gimnazjaliści udaje się z wizytą do domu dziecka, aby przekazać jego wychowankom świąteczne upominki przygotowane przez młodzież, rodziców i nauczycieli. Gospodarze przywitali wszystkich gorącymi uśmiechami i cudownym występem jasełkowym. Po przedstawieniu odbyło się wręczanie prezentów, o których w swoich listach do Mikołaja pisali nasi przyjaciele z Kożuchowa. Radość sprawiały wszystkim nawet najdrobniejsze upominki. Atmosfera była naprawdę świąteczna oraz pełna wrażeń. Mieszkańcy domu dziecka przygotowali pyszny poczęstunek, a później zaprosili nas do swoich pokoi. W dowód wdzięczności również obdarowali nas własnoręcznie wykonanymi podarunkami, co zawsze będzie przypominało nam o tej pełnej emocji wizycie. Wiele osób z naszej szkoły nawiązało nowe znajomości. Na pożegnanie, jak co roku, zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie przy pięknie ustrojonej choince. Rolę koordynatora akcji tradycyjnie pełni pani Bogumiła Chabowska. Mieszkańcy Szprotawy nie muszą już wyjeżdżać do Berlina czy Wrocławia, aby kupić piękne świąteczne ozdoby na jarmarku bożonarodzeniowym. W tym roku magię świąt mogliśmy poczuć już na początku grudnia, podczas pierwszego świątecznego jarmarku zorganizowanego na szprotawskim rynku. Więcej talerzy ustawiono, bo dziś specjalny przyjdzie gość, nawet dziewczynkę z zapałkami do swego domu przyjmie ktoś. Zawsze tak było, tak pamiętam, sianko opłatek, drzewko stół. 12 grudnia na szprotawskim rynku odbył się pierwszy jarmark bożonarodzeniowy. Była to znakomita okazja do zaprezentowania i sprzedaży świątecznych wyrobów rękodzielniczych, wypieków oraz tradycyjnych potraw. Mieszkańcy Szprotawy mogli zakupić świąteczne ozdoby i przysmaki oraz posłuchać kolęd w wykonaniu uczniów z gminy szkół i przedszkoli. Oczywiście nie zabrakło pięknych ozdób i kartek bożonarodzeniowych wykonanych przez uczniów z zespołu szkół nr 1. Organizatorzy liczą na to, że jarmark na stałe wpisze się do kalendarza miejskich imprez i wprowadzi świąteczny nastrój pomimo kapryśnej pogody i braku śniegu. No pięknie wam to idzie! W poprzednim wydaniu prosiliśmy o nadsyłanie materiałów z wydarzeń, w których nie zawsze mogą uczestniczyć nasi szkolni reporterzy.
otrzymaliśmy już pierwszy reportaż. Zapraszamy na relację z wycieczki rowerowej, przygotowaną przez Martynę Jersz. Dzień dobry, witam Państwa, nazywam się Martyna Jersz. Dzisiaj w programie Ślady Polski pokażemy drogę do Krzywców. Pomogę. Ja pomogę. O co się uczestniczy? Cześć, nazywam się Klaudia Kipetek i jem ciasteczko. Cześć Martynka. Jeszcze nam zostały 3 km. A teraz porozmawiamy z Oksaną, która jako jedyna jedzie tandemem. Dzięki. Z mamą. Witam. Nazywam się Roxana i jadę z babą dwuosobowym rowerem, który nazywa się tandem. I jedzie się bardzo fajnie. Tylko jakby nie było tych gałęzi, to by było super. Dziewczyny się przez nie wytegowywały. No. Dziękuję. Tu jestem, kamera! Hello! I co nam powiesz? Gorąca. Trudno się jedzie, tym bardziej, że mi rower skrzypi. Nie. Ale przynajmniej mam wafel. Dalej. Bo co nam powiemy? Nic. Ja chyba swój mam, nie? O Boże. Cześć, nie nagrywaj mnie. Jestem taką nie mam nagrać. Ja mam mój telefon. Dzień dobry. Jak tam wycieczka? Musisz kręcić. No ja kręcę, ja pana. Naprawdę. Ona się nagrało. Oj. Fajnie. Niech tam. Jak tam przeżycia? Głowa mnie boli. Dzień dobry, jak tam przeżycia? Bardzo miłe. Bardzo miła trasa, bardzo rozmaicona. Bardzo fajna, rozmaicona. Jesteśmy trasa, z was dumni, że dajecie radę. A teraz dalej, tak? Brawa autorskie! Brawa autorskie! Brawa autorskie! A teraz? Nie wyrażam zgody, że to jest autorem twojej twarzy. Moja mama jest tam. Dobra, dzięki. A teraz pan Skórski z ekranu. Za chwilę połączymy się z Państwem, kiedy będziemy już trzy. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Ślady Polski. Nazywam się Martyna Jersz i dziś przyjechałam do Krzywczyc, małej wioski, małej takiej może niezbyt znanej, ale bardzo ciekawej. Otóż właśnie tutaj jest stadnina koni. Można sobie przejechać, za chwilę tam pojedziemy, tam gdzie można przejechać się na koniu. Tutaj można zrobić ognisko, można przejechać na obozy. Dwa konie są do wyboru. Oba są wielkopolskie. Jeden, ten biały, to jest Edza, tak? A drugi Iga, właśnie. A teraz tutaj przyjdziemy tutaj, żeby nie zagradzać tym koniom, o to jeźdźcy. Pokazać? Cześć, teraz idę na Krzywczycy. Dzień dobry. I jak się pani jeździ na koniu? Jest idealnie. Koń brązowy, czyli Iga, jest już tak jakby moją przyjaciółką. Bardzo się z nią zwiedzałam i więc proponuję tutaj, bardzo polecam lekcję tutaj, bo ja sama będę chodzić, bo to jest po prostu świetne. Będzie pani tak chodzić? Tak, będę. Czy już miała pani kiedyś związek z koniem, czy już pierwszy raz? No miałam już dużo razy dosyć, bo uczyłam się konno, ale przez 2 lata poszło mi zapomnieć niektórych z drugiego planu. A teraz Roxana, co sądzisz o tym obozie w Krzywczycach? Podoba ci się? No, podoba mi się. Przejechałam się 2 razy na koniu, gdyż jechałam się bardzo, bardzo, bardzo tak, jakby to powiedzieć, z różnymi emocjami, więc trochę się obawiałam co do tego. I teraz poszukuję mojej mamy. Jeśli ktoś znajdzie, zapłacę 500 tysięcy. Serio? Tak? Fajnie. Serio? Ogłoszenie do internetu? Jak ci się podoba, proszę pana, na tym obozie? Fajnie było, ale mogli zrobić więcej trasy. Dobra, to jest nasze. A tobie jak się podoba? Ok. A tobie? Dobra, to ja posprzątam po sobie. Dresu, sprzątaj. Idziemy? Oto widelce, którymi spożywaliśmy nasze posiłki. Różnorodne pianki, kiełbaski, czy nawet kabanosy. I mogę goś pozdrowić? Tak. Pozdrawiam grubego. Pozdrawiam cię, gruby. I jeszcze kogoś pozdrawiam. Pozdrawiam moją mamę, której teraz szukam i nie wiem, gdzie jest. Pozdrawiam Joczoka, Jacha, Multiego i wszystkich youtuberów, których oglądam.
Nagrywanie. A czemu film? Nagrywa się? Dzień dobry! Cześć! Witamy Was w drugim odcinku Kącika Magicznego Magnes. Dzisiaj zaprezentujemy Wam sztuczkę z... z gumkami do wozu. Zapraszamy! Maćku, pokaż, co dzisiaj chciałbyś zaprezentować. Pokażę dzisiaj, jak z tych dwóch pasów jednym machnięciem ręki przerzucić na te. Wow! Mam tu zwykłą gumkę, teraz składam pięść. I teraz jednym machnięciem dłoni ta gumka przemienia się na drugą stronę. Żeby sprawić, żeby było trudniej, Grzesiek zaplącze mi gumkę między palcami. Ludzie, skupcie się na tej różowej. Jaki jest twój wymarzony prezent świąteczny? Nie wiem, coś... jakaś wędka. Jolki, nowe jolki. Wakacje, często gram w piłkę, więc raczej korki. Prezent świąteczny? Chyba mikrofon, bo jak wiecie, kocham śpiewać. No nie wiem, chyba być tak z rodziną na Wigilię. No, moim wymarzonym prezentem świątecznym jest dostać konia. Skiny do CS-a. Ogólnie to nie mam wymarzonego prezentu świątecznego. Mój wymarzony prezent świąteczny to raczej byłoby coś, nie wiem, jakaś fajna BM-ka. Cała rodzina w komplecie. No, podpisana koszulka Blowa z autografem. A moim jakieś bardzo ciekawe buty. Dzięki. Cześć! Ogłaszamy konkurs na najciekawsze zdjęcie w świątecznym klimacie. Zrób zdjęcie w ciekawym przebraniu lub świątecznej scenerii. I wyślij nasz adres mailowy. Na zwycięzców czekają nagrody. Termin nadsyłania pracuje 6 stycznia. Wesołych świąt! Życzymy Wam radosnych świąt spędzonych w kręgu rodziny i wśród przyjaciół. Niech upłyną w szczęściu i spokoju przy dźwiękach kolędy i zapachu świerkowej gałązki. Wesołych świąt!